na świecie ponad 20 lat temu, w Polsce od 2004 roku, 15 października, obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Trzeba podkreślić, że jest to inicjatywa rodziców osieroconych, przeżywających ból rozstania. Po co jest ustanowiony ten dzień? Żeby pamiętać, zachować pamięć. Dzień ten jest poświęcony wszystkim dzieciom, które odeszły, zanim zdążyły przejść, zanim zdołano je wziąć na ręce, przytulić, ucałować. Wierzymy, że te dzieci żyją w przyjaźni z Bogiem, są szczęśliwe. Bóg ma swoje plany i trudno nam może niekiedy je do końca zrozumieć. Żywimy jednak gorącą nadzieję, że te dzieci wypraszają łaski swoim rodzicom, bliskim, a szczególnie siłę i odwagę do dalszego życia. Jestem bardzo wdzięczny pani Iwonie za zorganizowanie tego Dnia Dziecka Utraconego. To spotkanie jest potrzebne nam wszystkim, a szczególnie rodzicom, którzy przeżyli ból utraty dziecka. Wiemy dobrze, że nie wszystkie te dzieci mają swoje oddzielne groby, stąd też już w niektórych miastach, miejscowościach wybudowano symboliczny grób, pomnik, przy którym mogą spotkać się rodzice dziecka utraconego, stanąć w zadumie, zapalić znicz, mówić modlitwę. Taka inicjatywa jest również u nas w Żarach, a konkretnie z tą inicjatywą nosi się ksiądz Tadeusz Masłowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego. Jak ostatnio wynikło z rozmowy z nim, chciałby koniecznie to zrealizować w najbliższym roku i myślę, że dobrze by było, abyście byli dla niego taką grupą wsparcia. Co do miejsca, to z nim już sobie uzgodnić. Pani Iwona ma kontakt z księdzem Tadeuszem, proboszczem. Gdyby coś, to ja na pewno pomogę. A w intencji wszystkich rodziców doświadczonych bólem rozstania: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą.